Postęp prac przy budowie wiaduktu widać gołym okiem. Obie części konstrukcji są już zabetonowane. Są również ułożone tak zwane kapy chodnikowe i pierwsze krawężniki wyznaczające jezdnie. Ta inwestycja, na której znajdujemy się obecnie, to inwestycja szalenie skomplikowana. To inwestycja, która jest swoistym centrum przesiadkowym, które to umożliwi szybki dojazd do lotniska i przesiadkę z pociągu do komunikacji miejskiej i w szybkim czasie dostanie się do naszego portu lotniczego. Wykonawcą inwestycji jest firma Trakcja S.A. z Warszawy. Powstają dwa obiekty bliźniacze do siebie, czyli będziemy mieli dwa razy szerzej niż do tej pory mieliśmy. Jest to inwestycja bardzo skomplikowana, ponieważ jest tutaj skrzyżowanie dróg kołowych z drogą kolejową. Jak ważnym jest ten węzeł kolejowy, też wszyscy wiemy, przebiega tutaj linia numer 8 prowadząca do Warszawy. Na chwilę obecną zaawansowanie całej budowy to jest w granicach 65%. Mówię tutaj wspólnie, jako wspólny mianownik części kolejowej i części drogowej realizowanej przez miasto. Nie wiadomo natomiast, co z zapowiedziami o wcześniejszym dopuszczeniu do ruchu części wiaduktu. Miało się to stać na przełomie 2024 i 2025 roku. Rozmowy odnośnie częściowej przejezdności wiaduktu trwają, także decyzja nie została jeszcze podjęta. Natomiast oczywiście jak zostanie podjęta, będziemy Państwa informować o organizacji ruchu. Pod wiaduktem powstaje przystanek kolejowy Radom Wschodni. Widoczny jest już zarys obiektu. Obiekt 300-metrowy z galerią, trwają teraz budowa elek peronowych. Jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji, to mam nadzieję, że tutaj wykonawca podtrzyma to, co dotychczas było mówione o terminie drugiego kwartału 2025 roku i będziemy mogli udostępnić ten obiekt zarówno mieszkańcom, jak i podróżnym, którzy przemieszczają się na lotnisko, wykorzystując zarówno kolej, jak i komunikację miejską. Budowa wiaduktu i przystanku kolejowego pochłonie prawie 180 milionów złotych. Wiadukt finansowany jest z budżetu miasta, a peron z PKP Polskich Linii Kolejowych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na wiosnę 2025 roku.